30 lipca, 12:30. Próbuję wjeżdżać we Florettę. W nocy ma padać deszcz. W nocy dzisiaj też miał padać, ale nie popadało. Więc spróbujemy. Wilgotnościowierz chyba mam w ciężarówce, tam ciężarówka, muszę tu obkosić. Muszę tu obkosić i tu do niego podjechać, ale dookoła objadę. Dobra, ustawimy to, żeby się nie naświeciło za bardzo na szosę, to tak tyłem tu. Żeby ustawiać. Nie, na razie tu. Obroty 500. Wiatr dam mniejszy, a później najwyżej zwiększymy. Co ono, się coś zacięło? Tak, czasami muszę do góry dygnąć i wtedy mu podnosić. Dobra. To by było chyba na tyle. Nic nie jedzie? Nie. Także wilgotności teraz nie sprawdzę. Dopiero jak objadę dookoła i tutaj podjadę sobie ciężarówką. Coś się nie chce ściągać. Biorę, bo chcę tam z brzegu, żeby zabrać. Oj, oj, oj. Wydaje się suchy, jak leci do zbiornika. Muszę kosić, bo się tutaj zbiera za mocno coś. Co wam powiem, kurde, zepsuła się kamerka, tylko nie wiem, co się zepsuło, czy monitor, czy kamerka. Nie widzę, czy się sypie, coś tam rzuca. Leci. Będzie czysty niby. Powiem wam tak, ten header nie bardzo się nadaje do rzepaku. Tamten jest lepszy, ten co do zboża. Ma większy ślimak i lepiej to jakoś wciąga. Ten header ma małej średnicy ślimak i zobaczcie. Nie chcę to za bardzo wciągać. Tu widła trochę za szybko. Tato podkręcał, bo mówi, też mu tam się nie chciało wciągać i on podkręcał mu to widło, ale to nic nie daje, widzę. Zaraz się wycofam i zmniejszę te. Wciągać, no. O. Pewnie zapcham bębel, na tym się skończy. No to widła za szybko chodzą.
jest słupek, muszę uważać. Jeszcze raz, żeby się na prosto ustawić. No i chcę te motowidło, muszę zwolnić. Chociaż mógłbym się ścieżką przekosić. Nie musiałbym się tutaj kręcić. Też jest jakieś rozwiązanie. Bo tam znowu będę musiał się wykręcać. Dobra, słuchajcie. Niestety muszę nagiąć przepisy BHP i zrobić to podczas kręcenia się. No i teraz tak. Tamto koło się zwęża, to się rozszerza, dolne to się zwęża i mamy motowidła wolniej. Damy do końca. Czekajcie. Kontra i ok. I lecimy. Zobaczmy, jak leci do zbiornika. Dobrze leci, może troszeczkę brudu leci, ale to pal go licho. Brud może dlatego leci, że koszę za wolno. Za wolno koszę. Dobra, przekoszę się i pojadę ścieżką. To będzie najlepiej. Tak muszę podzielić to jakoś, to pole. Kurde, bęben. Trzymaj się na 500, chłopie. Bo mi zaraz zapchasz. No mój pojemnik ten żółty jeszcze. Na robaki jest. O, tutaj właśnie to ta rzadzizna, co było, to tak zostało. Pastu trochę porosło. No ale jakbym to przesiewał, to nie wiem, czy nie większe straty, znaczy straty, czy nie większe koszty by były, jak to zostawiłem. Teraz wolniej.
bierze się to wszystko, bo on jest rzadki i się rozkrzaczył, tak rozkrzewił, odgałęzienia boczne ma dużo i tak to wygląda, kurde, bo obroty bębna mi spadają znowu. Kiedyś mi spadały, to było robione i znowu się to samo zrobiło. A nic. Wyżej. Mógłbym brać wyżej, ale tutaj on na przykład już pochylony. Nie wiem, co to się dzieje w ogóle. Header się nie nadaje do takiego rzepaku pewnie. No i co, ja tak co chwilę teraz zazwyczaj się ustabilizowało po jakimś czasie. Nic nie widzę, czy się czkarnia daje. Tutaj mamy piękne widoki, więc włączę kamerkę. Ale tu na górze sucho, ja pierniczę. Na dole jaki ładny rzepak. O, proszę, kto by się spodziewał. Myślałem, że tam chwastem przerośnie. Co ja tam miałem? Jęczmień tam w tamtym roku dosiałem. Zrobiłem tam tą łąkę i dosiałem jęczmień i przepadł chwaście, można powiedzieć. O, jakie ładne. Co to jest? To jabłoń? Jabłoń chyba. Myślałem, że to śliwki. Nie, co to jest? Jakieś małe jabłuszka? Dzika jabłoń chyba. Ja myślałem, że to śliwka zawsze jest. Zawsze myślałem, że to śliwka. No, obroty mi spadają, no. Czekajcie, żebym tutaj się nie wpierniczył. No nic, no jakoś się muszę tędy przeciąć, a później to wezmę chyba. Dobra, powietrze widzę jest. Podjeżdżamy. Przyjadę, tu jeżdżę jak wariaty. Ja się muszę tutaj powoli ustawić. Podstawiamy się premiumkom. Jeszcze muszę ją odkryć. Sprawdzić szyber. Bo jeszcze ślady po moim jęczmieniu tutaj są na szosie i na drodze. Ale życie. Tak sobie stanę, żeby nie na polu. O, będzie przejazd. To nie jest szosa jakaś tam szybkiego ruchu. Dobra, żeby nie trzeba było mi później wyciągać. Szyba nie będzie uchylona, bo to się gorąco robi. Idziemy. Gdzie ja schowam te kluczyki? Tu schowam. Zanim zobaczycie ten film, to tego samochodu już tu nie będzie. Dobra, tu mam wilgotnościomierz od razu. Zaraz sobie to wszystko posprawdzamy. Nie zatrzasnąć kluczyków, kurde. Czekajcie. Nie ma.
tu zamknięte, szyber zamknięty. Dobra, będzie można sypać. No i tak, drugie kółeczko objechałem, teraz sobie sypniemy. O. Nie mam pełnego zbiornika, ale już mam szybkę tutaj prawie całą zasypaną, więc nie dam rady więcej objechać. Nie będę tak skręcał. Mi się tam kurczę gdzieś nabiera i... O, już zaczyna się wywalanie. No, kamerka mi nie działa na tył. O, może pociągnie? Nie pociągnie chyba. Oj. Obroty spadły. Nie wiem co jest, jak korzystam z hydrauliki, bo tak to jak koszę, to jest dobrze, a jako zaczynam zawracać, czy header góra-dół i mi się coś tutaj pierdzieli z tymi obrotami. Dobra, to będę musiał wyrzucić. Wysoka naczepa. Wysoka naczepa. Ale damy radę. O! Damy radę. Elegancko. Nawet czyściutki, zobaczcie. Ale jest trochę rudego. To popchnąć. To miałem jeszcze zabrać. Może wypadnie. Wypadnie, proszę. Wypadnie. Nawet nie widać, czy się skończyło sypać. Tak. Dobra. Wypadnie. Nie wypadło. Nie poprosiłem i wypadło. Dobra, lecimy dalej, żeby tutaj nic nie nabroić. Żeby muszę uważać, żeby tym czubem zbiornika paliwa nie przedziurawić. Wszystko jest możliwe. Dobra, lecimy dalej. I teraz będziemy mieli ścieżkę w nie w tą stronę, ale może zbierzemy. O, obroty już spadły. Kurde. I już. O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem podciągnąć obrotu, widzicie? Wszystko przez to, że spadły obroty. No i co? I będziemy drzeć. A jeszcze ze ścieżki wziąłem zielonego. To nic nie pomoże raczej, że ja tutaj wypcham to.
Mam klepisko, jeszcze mogę opuścić troszeczkę. Nie da rady. Dobra, pierwszy raz mi się zapchał bęben. No i nie z mojej winy oczywiście, bo jakby obroty były 500, to by poszło. I jeszcze jak zwykle nie mam nikogo do pomocy. Zawaliście. No, a tutaj sra olejem, brzyga olejem. To końcówką, coś tato mówił. Kurde. Tutaj mamy kluczyk. Chociaż mam okazję z niego skorzystać, bo jak się go wyciąga. Jak się go wyciąga. Zardzewiał tutaj już. Nieużywania. O! Kurde. O. Jak się go wyciąga? O, poszło. Dobra. Tak. To do góry. Nie, tak nie pójdzie. Kurde, trzeba z tej strony. A, o tak chyba. Czekajcie, w tą stronę nie. O nie, nie dam rady do góry podnieść, bo to trzeba w przeciwną stronę. Musi dobrze najść. O moje plecy! O moje plecy! Jak to zrobić? I zobaczymy, co tu się dzieje. Ale z początku sezonu nie żygało tym olejem. Teraz gdzieś się zepsuło. Te irwanie. Jeszcze nie będę miał czym rąk umyć. W naczepie tam nie ma. Mydło jest, ale wody nie ma. To już końcówka.
kurde, ono już tam na końcu. Tutaj z przodu nie ma za bardzo, nie ma za bardzo tego. O, tu ja czuję klepisko. Prawie, że przeszło. Tak, zaraz powiecie, że silnik niezgaszony. Turbinę ochładzam, a po drugie te wajchy same się nie wcisną. Jakby tu był header włączany na przycisk, to bym w życiu tak nie zrobił, bo to elektronika płata figle, ale to dźwignia się w życiu nie włączy sama. Nikogo tutaj nie ma, jestem sam. Ale i tak muszę poczekać na pomoc, bo z moimi plecami nie daję rady z tym kluczem obrócić. Zaraz sobie tak zrobię, że będę leżał tylko. No, a muszę go zgasić, bo z tej strony też muszę porwać. No już teraz się ostygł. Temperatura spadła. Więc. Muszę z tej strony otworzyć jeszcze. I z tej strony rwać. Poszło, ale to, żem się nadarł, to moje. Jeszcze Magda musiała mi pomóc, bo nie dawałam rady przekręcić pępnem. I jak już przekręciliśmy, to poszło. Czekaj, jeszcze klucz muszę. Muszę jeszcze klucz włożyć. Trochę strach tutaj zjeżdżać z góry przodem. A z tej strony musiałbym kosić, kurde no. Chyba, że ścieżką się przebije. I później jedną stroną pod górę będę jechał. Tak, przebijemy się ścieżką. Czekajcie, jedyneczką. Też jeszcze, żeby nie zabić wytrząsaczy z góry. Ładny rzepak. Tej wilgoci mu nie brakowało w dole. To jakieś gniazdko zwierzątko miało. Albo ma. Miało. Bo już nie ma. Naprawdę jaki fajny. Myślałem, że tutaj właśnie będzie w paście. Przypadnie ten rzepak w paście. Tutaj woda stała, zobaczcie, już nie stoi. Dobra, jak teraz się za coś się zabrać? Muszę zawrócić. O, to tym paseczkiem w dół zjadę. No, dobry pomysł. Musiałbym trochę tutaj tej ziemi nasunąć, żeby nie było tak stromo. Wyrównać to trochę. No i tutaj też jest takie załamanie. O. Musiałbym to trochę napchnąć. W sumie to przez kilka lat, jak będzie się tak uprawiać, to samo się to zepnie, ale tam jest największy taki muskuk stromy. Jaki czyściutki tutaj leci. Nie otworzę już, ale widzę w kamerze. Jęczmień miałem jeszcze taki z chwastami, ale tutaj widzę rzepak. Udało się utrzymać w czystości.
przejadę jeszcze tamto i już tam normalnie będę kościł. Jeszcze zobaczymy, czy wyjadę. Bęben jest. Obroty są. Jeszcze metr. Dobra. Dałeś radę. Wow. Dał radę. Kubaniec. Sypiemy drugi zbiornik. Suchutki zepak. Znaczy nie był pełny ten zbiornik. No a tutaj jeszcze zobaczcie ścieżkę. Po 650. Mówiliście, gdzie będziesz tym rzepak wjeżdżał? Ile z tego stuczesz? Jakoś i wstało, wiadomo, jest miejscami także, ale to nawet zobaczcie, jak tu jest rzadki ten rzepak. Ja mówiłem, że tutaj poza siebie przyszła ulewa i on miał ciężkie wschody. Ciężkie wschody miał i tak to wygląda, a ścieżka wygląda tak. Tutaj, gdzie było naprawdę, tam nie wiem, dwie rośliny na metr kwadratowy, no to zobaczcie, ile chwastów zaraz powychodziło. Było najgorsze miejsce tutaj, taka górka. Tutaj się ziemia zmieniła, bo ona tutaj też się trochę zmienia. W dołkach jest inaczej, zobacz, to w dołkach to leży. Też jest inna troszeczkę ziemia. Zbiera już. Już się zbiera. Już nie idzie. O właśnie. O tym mówiłem, że to się zaraz tak zrobi. Kurde no. Ja pierniczę. Zaraz zapcham bęben. Zobaczcie, najgorsza rzadzizna. Chwast powychodził, ale później rzepak to trochę zakrył, ale i tak chwast
kwas powychodził, bo dłuższy czas, ten dłuższy czas ziemia była odkryta. No i tak to wygląda. No i co, będziemy mieli, nie będzie pełnego zbiornika, bo dojadę w tamtą stronę tutaj i pojadę wysypać. Bo nie wiem, czy objadę jeszcze raz. Już teraz tam koło sadu wykosiłem, zostało tylko taki o ten kawałek, nie wiem ile w sumie to zostało. Się chmurzy, o 20 ma padać, a jest 18, ale powinienem to skończyć. Tak mi się wydaje. Teraz wysypię, to już resztę powinienem to zbiornik zabrać. Nie widać tego, ale tutaj o, tak jak równo z tym, ten kawałek, tak jak równo ten płot jest, coś takiego zostało. I tu jest tutaj też krótko jest, więc teraz wysypię. Już mamy tutaj całą szybkę zasypaną. To już później powinienem to zmieścić. Proszę Państwa, kończymy. Jak z nawigacją ostatni przejazd wyszedł. Tam na końcu się tylko rozszerzy pewnie. No i tu jeszcze się trochę nasypało. Zaraz pojedziemy. Ale się chmurzy. Tu wszystko tylko wisi. No dobrze, niech pada, deszcz też potrzebny. Zaraz pojedziemy to zważyć. Nie wiem dokładnie ile tu jest, czy 4,20 czy 4,5 hektara. Musiałbym zobaczyć w dopłatach ile tam się składa. Bo ja tam sobie doorałem tam troszeczkę tej łąki i tak kurczę nie pamiętam właśnie. Wszystko sprawdzimy. Dobra. Jeszcze to. O, dobra. I koniec. Jeden kawałek rzepaku już z głowy. Prawie jeszcze pełny zbiornik był. O, patrz jaka góra. Tylko tył pusty. Nawet czysty. Jak to się podnosi? A jeszcze jakąś pompę trzeba włączyć. No, musiałem do Michała zadzwonić. Tutaj jest taki przycisk, nim trzeba przytrzymać dłużej. Tutaj się zapaliła taka kontrolka. I teraz już tym możemy podnosić. Tylko czekajcie, żeby mi się zaraz nie przesypało. Dobra, chyba na razie wystarczy. Bo rzepak śliski, on się ładnie się zsuwa. Dobra. I idziemy zobaczyć,
jak to tu wygląda. Trochę wolno idzie, ale nie trzeba szuflować. O, za dużo. Trochę pozaciekało, bo leje już. Prądeki pozakładaliśmy i jakoś